Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w budynku Urzędu Miejskiego na konferencji prasowej. W trakcie sesji Rady Miejskiej chciałbym Państwu przekazać informację, która jest bardzo świeża, dlatego że dziś w trakcie sesji Rady Miejskiej dostarczono mi dokumenty do podpisu dotyczące rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację Parku Miejskiego. Udało nam się wybrać wykonawcę, to jest firma ze Skarżyska Kamiennej, która zaoferowała najniższą i najlepszą ofertę, to jest 12 642 000 zł. Przypomnę, że druga oferta, która wpłynęła, była na kwotę ponad 18 milionów, trzecia oferta na ponad 19 milionów złotych. Tym samym wybraliśmy wykonawcę, który do wakacji 2020 roku wykona remont Parku Miejskiego. Zadanie, które było długo wyczekiwane przez mieszkańców Starachowic, zaczynają się w ten sposób spełniać nasze marzenia o tym, aby Park Miejski stał się miejscem przyjaznym dla mieszkańców, przyjaznym dla osób, które do Starachowic przyjeżdżają. Jest swego rodzaju wizytówką, a właściwie był kiedyś swego rodzaju wizytówką, dlatego że jest to kompleks prawie 10 hektarów w samym centrum miasta, w przepięknej lokalizacji, przepięknie ukształtowany, który od lat straszył swoim wyglądem, raczej zniechęcał niż zachęcał do tego, żeby go odwiedzać. Wszystko to, co kiedyś tam funkcjonowało, czyli oświetlenie, muszla koncertowa, mała architektura, kosze, ławki, to raczej wspomnienie świetności niż właściwie ciężko mówić było już o ruinach, bo mało co z niektórych rzeczy jak muszla koncertowa zostało, ale w ramach rewitalizacji będziemy chcieli wykonać i muszlę koncertową i będziemy chcieli zagospodarować ciek wodny, wykonać nowe nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, wykonać taras widokowy, wykonać toalety, wykonać nowe nawierzchnie chodników, ciągów spacerowych, ale także zakupić nową małą architekturę, hamaki, ławki, leżaki, kosze na śmieci, wykonać tam ścieżkę żelaza czy dog park. Tak od dawna dopominali się mieszkańcy o to, żeby dog park powstał w Starachowicach. Ten dog park zamierzamy zlokalizować właśnie w Parku Miejskim, ale kolejna rzecz, która zostanie wykonana, to budowa zjeżdżalni. To będzie na pewno ogromna atrakcja dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i tych, którzy do nas przyjeżdżają, bo przypomnę, że Starachowice to miasto nie tylko 50-tysięczne, w którym mamy mieszkańców zainteresowanych spędzeniem czasu wolnego w Starachowicach, ale także wielu turystów, którzy Starachowice traktują jako bazę wypadową w Góry Świętokrzyskie. Mamy przepiękne rejony dookoła naszego miasta, do których przybywają ludzie z całej Polski i w Starachowicach właśnie nocują. Ta oferta turystyczna spędzania wolnego czasu w naszym mieście była i jest bardzo, bardzo ograniczona, ale poprzez realizację projektu dotyczącego rewitalizacji miasta, w tym Parku Miejskiego, zbiorników wodnych, będziemy chcieli, aby te zaniedbania, zaległości nadrabiać i właśnie startujemy z ogromnym projektem dotyczącym rewitalizacji, który jest częścią jeszcze większego projektu rewitalizacji miasta, na którą uzyskaliśmy dofinansowania. Do Parku Miejskiego uzyskaliśmy dofinansowanie SERP-u województwa świętokrzyskiego z programu dotyczącego bioróżnorodności i z programu dotyczącego rewitalizacji. Natomiast na przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę, ale wcześniej także na koncepcję architektoniczną, uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach tak zwanej modelowej rewitalizacji miasta. To dofinansowanie posłużyło nam w sfinansowaniu dokumentacji dla kilku kluczowych obszarów na terenie miasta, które w najbliższych latach będą poddawane rewitalizacji. I Szanowni Państwo, coś, co jest bardzo rzeczą ważną i trudną też, którą będziemy musieli zrealizować, to jest rozłożenie tych inwestycji na lata. Pierwotnie planowaliśmy, że Lubianka, Pasternik, inne obiekty, które zaplanowaliśmy w rewitalizacji, będą wykonywane w roku 2019, 2020, 2021. Jednak przez to, że ceny na rynku usług budowlanych poszybowały tak bardzo do góry, my rozkładamy to w czasie do 2023 roku, po to, by nadmiernie nie zadłużać gminy.